chciałabym Państwu zaprezentować ten piękny album. Dosyć wyjątkowy album, w związku z tym, że nie jest to ani reprint, ani wznowienie. Oryginał tego albumu pod tytułem Wojsko Księstwa Warszawskiego, której autorem jest pan Malibran, oryginał został wydany w 1912 roku we Francji w języku francuskim. I ma bardzo ciekawą historię. W związku z tym, że w środku znajduje się 48 chromolitografowanych obrazów pana malarza Jana Władysława Chełmińskiego, które zostały w Pradze czeskiej schromolitografowane w kolorze i umieszczone w książce. Książka oryginalna w języku francuskim została wydana za pieniążki malarza, pana Chełmińskiego. Mając już tę chromolitografię, poszukiwał autora, żeby napisał teksty. Teksty do tej książki francuskiej napisał jego przyjaciel Malibran, który był oficerem armii Napoleona. Książka powstała na podstawie, teksty francuskie powstały na podstawie bogatej kolekcji książek samego Chełmińskiego, na których oparł się Malibran. Natomiast same obrazy, umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy, którzy są na obrazach, zostały wiernie odzwierciedlone również na podstawie wiedzy, ponieważ Chełmiński był też kolekcjonerem nie tylko książek, ale również umundurowania i uzbrojenia. I wiernie odzwierciedlił na obrazach różne sytuacje, czy na polu bitwy, czy podczas odpoczynku legionów polskich, którzy walczyli w szeregach armii Napoleona. I teraz bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że album po wydrukowaniu trafił na rynek francuski i co się okazało? Spotkał się z bardzo dużą krytyką, w związku z tym, że za mało było historii, za mało było wniosków, za mało było analizy, ale nikt nie wziął pod uwagę tego, że Malibran był oficerem wojska, natomiast nie był historykiem. Zarzucano mu przekłamania, błędy w nazwach miejscowości, w nazwiskach oficerów, przekłamania historyczne. Natomiast jak na tamte czasy, z perspektywy dzisiejszych czasów, jak na tamte czasy, ten album był w sumie tak naprawdę najlepszą książką historyczną, bo najmniej było w niej zakłamań i sfałszowań. A teraz wracając do naszej książki, oryginalną książkę w języku francuskim oddaliśmy do pani Krystyny Sokołowskiej, mieszkającej Polki, mieszkającej we Francji, z prośbą o przetłumaczenie. Trwało to pół roku, ale udało się. W związku z tym, że pani Krystyna do tej pory tłumaczyła tylko literaturę, następnie tekst przetłumaczony oddaliśmy do korekty językowej, do pani kustosz Muzeum Wojska Polskiego, pani Ewy Wasilewskiej. W związku z tym, że pani Ewa, przez przypadek dowiedzieliśmy się, pisała pracę magisterską właśnie z tego okresu, zrobiła nam naprawdę wyjątkowo cudowną korektę tej książki. We wstępie zaznaczyła, że poprawiła takie najważniejsze błędy w pisowni właśnie nazwisk, w nazwach miejscowości, pozmieniała merytoryczne błędy w bitwach, natomiast nie chciała za dużo wprowadzać poprawek ze względu na to, że jednak chciałaby, żeby książka miała charakter jednak samego Malibrana. Najważniejszą rzeczą taką, którą bym chciała podkreślić w tej książce, jest to, że album zawiera, tak jak wcześniej wspomniałam, 48 chromolitografii na podstawie 48 obrazów Chełmińskiego. To był uczeń Kossaka i Branta. Malarz jest przecudny. Stworzył kolekcję tych 48 obrazów. I teraz co się z tymi obrazami dzieje? Obrazy te zostały w 1914 roku zakupione przez antykwariusza, a następnie na prośbę Malibrana przekazane do Muzeum Narodowego w Warszawie. Z zastrzeżeniem samego Chełmińskiego,
żeby obrazy pozostały razem w kolekcji, żeby nie były rozdzielane. Co więcej, żeby nie były nikomu sprzedawane. Obrazy przetrwały w tej liczbie w muzeum do roku 1939, po czym otworzyłam pierwszą planszę, mam zamiar pewny, który za chwilę przekażę. Okazało się, że podczas II wojny światowej wiele obrazów bezpowrotnie zaginęło. Po wojnie udało się odzyskać bodajże 6 czy 7, natomiast do dnia dzisiejszego 14 obrazów 48 uważa się za bezpowrotnie zaginione. W związku z tym wszystkie plansze, które są, to są plansze, które były zawarte w oryginalnej książce w języku francuskim, no bo nie robiliśmy zdjęć obrazów, ze względu na to, że mielibyśmy tylko 34 obrazy, a 14 by nam brakowało. Natomiast pani Ewa we wstępie właśnie wymieniła numery, które zostały bezpowrotnie zaginione. 14 numerów. I teraz już widzimy, pierwsza plansza uważa się za zaginioną. W związku z tym wiemy, jak wygląda. I bardzo prosimy czytelników szanownych, jeżeli jeździcie po świecie, zwiedzacie prywatne kolekcje, zwiedzacie muzea, wystawy obrazów, jeżeli zauważycie jakiś obraz Chełmińskiego, bardzo prosimy, który właśnie należy do tych zaginionych, bardzo prosimy o informację. Może w przyszłości uda się na nowo skolekcjonować całe 48 obrazów w kolekcji Muzeum Wojska Polskiego obecnie. Bardzo serdecznie polecam tą książkę, bardzo ciekawa historia. Historia polskiej armii w wojsku Napoleona, pisana przez Francuza. Taki bardzo interesujący punkt widzenia.